Cześć, witajcie. Cześć, cześć. Adam wrzucił filmik o pierwszym wapofonie świata, czyli o Nokii 7110. No i tak w sumie od słowa do słowa doszło, że może by wypadało powiedzieć Parę słów. parę słów, co to w ogóle ten wap był i dlaczego nie wyszło, tak? Tak, no zacznijmy od tego, czym był ten wap, bo ja tak skrótowo bardzo powiedziałem, że to był no, odmiana, rodzaj internetu dla prostych telefonów. Tam od razu jeden z widzów, bardzo dziękuję za komcia, oburzył się, że trochę to nie tak. No, chodziło o po prostu proste wytłumaczenie komuś, kto kompletnie się nie orientuje znaczy, no w temacie, nie, no, co to jest. Pojechałeś po standardzie, że internet równa się www, tak? No trochę tak, natomiast chodziło o uproszczenie tak, żeby kompletny laikonik to zrozumiał. I to jest odmiana, powiedzmy, HTML-a, tak bym powiedział, czy tam HTTP-a. Dobra, o co chodzi? Chodzi o coś takiego, że w latach 90., tak późnych, ludzie się zorientowali, że telefony GSM mogą służyć do czegoś więcej niż tylko do rozmawiania. No bo na przykład mają SMS-y, nie? Mogą tam dane transmitować i ogólnie te telefony zaczęły się robić coraz mądrzejsze, zaczęły mieć wyświetlacze wielolinijkowe. Tak, coraz był swego czasu nawet strzał, pamiętasz, na tapetki jakieś. Tak, logo operatora to Nokia na tym. Nie było PL tam plus czy PL Orange, tylko nie wiem, smok się pokazywał czy coś takiego. No. No i okazało się, że mogą te telefony trochę więcej niż tak, z początku i się pojawiło się wtedy coś takiego jak usługi SIM. To były takie usługi, które dawał operator i tam była taka mądrość w karcie SIM zawarta jakaś. I tam jakieś pogodę sam można było sprawdzić, jakieś takie pierdoły. To do tej pory funkcjonuje w pewnym stopniu także. Tak? Jeszcze ktoś to bawi? No dobra. Nie wiem, czy ktoś używa, natomiast coś takiego jak usługi SIM się pojawia. Także. No dobrze, w każdym razie to się pojawiło, no i zaczęli sobie różni ludzie kombinować, że można by było coś z tego więcej wycisnąć. I fajnie by było, gdyby to jakoś ustandaryzować, żeby nie było, że to za każdy operator po swojemu robi, tylko żeby to jakoś takie było bardziej. No w skrócie zaczęli kombinować, jak tu przyciąć internet do takiego formatu, żeby się zmieścił w telefonie. Problem de facto istniejący do dzisiaj, tylko że wyzwanie o tyle większe, że no ile i ten internet ten trochę był słabszy, to telefony były zdecydowanie słabsze niż teraz. No i trzeba było coś wykombinować. No i zaczęli kombinować, zaczęli myśleć, zaczęli mózgować. Początkowo WAP miał chodzić w ogóle po SMS-ach, czyli to te dane miały być przesyłane przy pomocy SMS-ów. Zresztą to założenie potem dosyć mocno zaszkodziło samemu WAP-owi. No i tak to się powoli rozwijało, mądre głowy, WAP konsorcjum, tam naście firm, w ogóle to po prostu to nie mogło iść szybko, tak? I w pewnym momencie, że tak powiem, ogień pod tyłkiem się zapalił, bo japońska firma NTT zrobiła to, co sobie tamci ludzie mózgowali od już jakiegoś dłuższego czasu. Oni to po prostu wzięli i zrobili. Oni zrobili coś, co się nazywało Docomo i okazało się fenomenalnym sukcesem. Jakieś tam w ogóle miliony użytkowników, dziesiątki tysięcy serwisów takiego właśnie internetu w komórce mobilnego. Kasę na tym skosili straszną, wielka popularka i tak dalej. No więc ogień się pod tyłkiem zapalił i stwierdzili, że dawaj, jedziemy z tym. Jedziemy. No i puścili to, że tak powiem, w takim stanie, w jakim to było, czyli w stanie, w którym absolutnie nie powinno się to pojawić. Bo tak, co zrobili Japończycy? Japończycy zrobili tak, ponieważ to była jedna firma, a nie jakieś konsorcjum, to tam oni se usiedli, nie wiem, w iluś i wymyślili specyfikację i pewnie im to zajęło miesiąc albo dwa. Po czym tą specyfikację po prostu poszli do producentów i powiedzieli, zróbcie nam telefon, który spełnia te specyfikacje. No i producenci im zrobili ten telefon. Po drugie, oni nie wymyślali koła na nowo, czyli pojechali po prostu po tym, że faktycznie wzięli HTML-a, obcięli go do najbardziej podstawowych tagów i cześć, i poszło. I po trzecie, najważniejsze, oni od razu mieli pakietową transmisję danych. A po czwarte, to powiem później, bo to było bardzo ważne, ale to akurat było zupełnie niezwiązane z technologią i to akurat u nas w Europie też mogli zrobić, ale nie zrobili. Ale dobra, to są trzy rzeczy, które miało Docomo, a nie miał tego WAP, ponieważ WAP urodził się w bólach przez ciężkie prace jakiegoś konsorcjum. Nie miał początkowo pakietowej transmisji, znaczy to akurat nie wina WAP-u, ale no nie było wtedy urządzeń, nie funkcjonowała taka usługa, które to oferowały. Pakietówka, tak? No i po trzecie, zamiast po prostu obciąć HTML, to sobie wymyślili na nowo język, który się nazywał WML, który do HTML-a był mocno podobny, ale to nie było to samo. Czyli nastawiali barier różnych i tak dalej. No i teraz druga strona medalu, czyli same telefony. Telefony, pierwsze wapofony, wydaje mi się, że też były, że tak powiem, dopychane kolanem, gdzie zarząd po prostu przyszedł i powiedział inżynierom, macie zrobić telefon z wapem.
Nieważne jaki, nieważne w jakim stanie prototypu. Przecież ty no, pamiętasz, jak żeśmy walczyli z tymi Nokiami wczesnymi. To się dopiero gdzieś po roku, jak przyszły aktualizacje oprogramowania, no, zaczęło przede wszystkim, normalnie chodzić. Tak, w ogóle trzeba było stronę, pamiętam, przepisywać. Pod Motorola było inaczej, pod tak, to w ogóle pod Nokia było inaczej. No, Nokia była akurat w pewnym momencie najpopularniejszymi wapofonami, no ale inni producenci też robili. I nawet, wiecie, sam układ przeglądarki no, był kompletnie różny w tych telefonach. Pomijając już takie szczegóły, z którymi się no, mierzymy obecnie, tylko obecnie to jest bardzo fajnie rozkminione, natomiast wtedy różne proporcje wyświetlaczy, różne rozdzielczości wyświetlaczy no, stanowiły pewien problem, tak? Bo to no, musiało wyglądać na każdym wyświetlaczu. Cuda. Słuchajcie, poza tym no, większość tych telefonów ten WAP, ten WML interpretowała, że tak powiem, po swojemu, tak jak im się wydawało. Wtedy też zresztą trwała wielka wojna przeglądarek między Internet Explorerem a Netscape'em jeszcze, bo jeszcze wtedy Mozilla nie było. To powiem wam, że no, jako człowiek, który się zajmował między innymi tworzeniem pod WAP-a różnych rzeczy od strony bardziej technicznej, to różnice pomiędzy Explorerem a Netscape'em to był mały pikuś w porównaniu z tym, co potrafiły niektóre telefony nawyczyniać. W związku z czym stworzenie takiej strony, która w każdym telefonie jakoś tam wyglądała, to było albo bardzo, bardzo ciężkie i wymagało aktualizacji przy każdym nowym telefonie, który się pojawił, albo faktycznie trzeba było zrezygnować z kupy rzeczy, które teoretycznie dało się zrobić, tylko że no co z tego, tak? Jak połowa telefonów tego nie pokazała, a druga połowa pokazała, tak, ale każdy w inny sposób. To, że coś zrobiliśmy, sprawdziliśmy na emulatorze na dwóch, trzech telefonach, po czym się okazywało, że ludzie zgłaszają, że u mnie na telefonie nie działa. Hej, a jaki masz telefon? I wtedy, o choroba, rzeczywiście, na tym żeśmy nie sprawdzili. No, tak. No, ciężko było kupić kilkadziesiąt różnych modeli telefonów, żeby na każdym sprawdzić, tak, jeszcze bo, na każdym to przetestować. Dopóki tych telefonów były dwa czy trzy, no. to było jakby bez problemu. No i do tego jeszcze dochodzi wygoda dla użytkownika, czyli słuchajcie, nie było wtedy GPRS-u, w związku z czym połączenie odbywało się przez modem, czyli trzeba było, telefon jakby dzwonił na określony numer, na przykład na tamten 020, zajmował nam kanał, czyli przez ten czas, kiedy korzystaliśmy z WAP-u, nie można się było do nas dodzwonić, było zajęte i byliśmy rozliczani od czasu połączenia, nie od ilości danych, czyli jeżeli sobie weszliśmy na stronę i sobie ją czytaliśmy, to licznik nam cykał. Oczywiście mogliśmy się rozłączyć, tylko że wtedy każde kliknięcie w jakiś link powodowało przechodzenie procedury od nowa, czyli musimy się łączyć, musimy zestawiać połączenie i tak dalej. No raz, że to nie było najszybsze, a dwa, to no, potrafiło być kosztowne, bo bardzo szybko można było nabić kilkadziesiąt złotych, to tak, no, trzeba przejrzenie paru stron zajmowało. Trzeba pamiętać, że transmisja danych wtedy tania nie była w sieciach naszych. W ogóle korzystanie z komórki wtedy nigdzie nie było tania. No. Tak. W pewnym momencie zaczęli się budzić tam osobne dla WAP-a, osobne stawki, zaczęli wprowadzać i tak dalej. Także generalnie ta technologia była cholernie niedojrzała w momencie, kiedy się pokazała. Natomiast, i tutaj dochodzimy, że tak powiem, do naszych dzielnych dziennikarzy, tudzież speców od marketingu, ci różni mądrale, patrząc między innymi na to, co się w Japonii stało, a potem chyba tak nakręcając się jedni drugich, zaczęli pisać już na początku, już gdzieś koło 2000 roku, takie sążniste artykuły wizji świata, że za 2 lata to już połowa ludzi będzie korzystała z internetu w komórce, że stacjonarny internet to w zasadzie odejdzie w zapomnienie. W zasadzie opisali to, co mamy teraz, tylko że się pomylili, kurde, o jakieś 20 lat. No nie, 20 nie przesadzaj, ale o 5 to spokojnie. No nie, no daj spokój, no nie powiesz mi, że w 2007 roku to jest to większość ludzi biegała ze smartfonami. No jeszcze nie większość, ale już sporo. No, tak naprawdę z WAP-em też się ruszyło w momencie, jak wyszła właśnie pakietówka, czyli kupowałeś paczkę danych i byłeś taryfikowany za przesłane dane. WAP był bardzo, nazwijmy to, danooszczędny. Tak, on nie potrzebował dużo danych, no bo był okrojony ze wszystkiego, co się dało. Tam maksem były na początku obrazki czarno-białe złożone z pikseli, tam bardziej się domyślałeś, co jest na obrazku, niż widziałeś to. I to naprawdę czarno-białe, czyli albo czarne, albo białe, nie w skala szarości, to faktycznie czarno-białe. Piksel albo brak piksela. I to faktycznie konsumowało stosunkowo mało danych i to się w pewnym momencie zrobiło rzeczywiście, może nie bardzo tanie, ale
stosunkowo tanie w porównaniu z tym, jakie było, i drgnęły. I był to taki, powiedzmy, pierwszy impuls prawdziwego rozwoju, ale to jeszcze nie było to. Nie? Tylko wiesz, tylko że to drgnęło, no telefony z GPRS-em w sensownej ilości to się zaczęły pojawiać koło 2001 roku. No nawet bym powiedział, że trochę później. Trochę później. Tak drugi, trzeci, no, jak się nie pamięcią, no bo myśmy w apatuki od 99, nie? No 2000 tak naprawdę. No tak, ale pierwsze te ruchy były... No. No dobra, od 2000 już była taka normalna stronka, chodziła i tego. No to tak 3-4 lata później. A później jeszcze wskoczył WAP 2.0. Tak, tak, już miał kolorowe obrazki. Już wtedy kolor można było transmitować, no bo się pokazały kolorowe smartfony z telefony z kolorowymi wyświetlaczami. Ja się już rozpędziłem. O, właśnie, bo muszę wam jeszcze kiedyś taki telefon pokazać. Mitsubishi Triumph taki był. Świetny telefon, który miał... A fajnie, tak. Wtedy wszystko miał. GPRS-a miał i kolorowy ekran, i polifonię. O, panie, co to było? Nie wiem, czy 3G nawet już nie miał przypadkiem. No chyba miał. Muszę zobaczyć. No. Gdzieś go mam, to wyciągnę, zrobię wam to w historii. W każdym razie, wtedy ten WAP zaczął trochę już przypominać mobilny internet, jaki mamy obecnie, ale to nadal no, nie było to. Tak, i to już był tak naprawdę zmierzch tego. To już była będzie śpiew, bo teraz jest taki mechanizm. Mamy początek 2000 roku, przecież ja pamiętam, na Cebicie wtedy byłem. Wszystkie stoiska związane z telefonią, to WAP, 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 co to będzie, za 2 lata wszyscy będą mieli WAP-a w telefonie, wszyscy będą z banku przez WAP-a korzystali, zamawiali bilety, no normalnie opisali świat dzisiejszy, tylko że po prostu, że to już miało być w 2002 roku, tak. Już za chwileczkę, już za momencik. W czasach, kiedy te telefony były gówniane, nie miały transmisji pakietowej i każdy wyświetlał stronę po swojemu, to po prostu no nie mogło się udać w tak krótkim czasie po prostu, bo de facto te wizje były, no celne, były tak? celne, tyle że po prostu to nie miało szans. No to musiała wejść nowa generacja, tak naprawdę z 2 nowe generacje telefonów, żeby to w ogóle miało zaczęło mieć ręce i nogi. I teraz słuchaj, jaka jest akcja. Jak minęły 2 lata i się okazało, że z WAP-a korzysta około nikt, że serwisów WAP-owych jest około nic, to ci sami goście, którzy tak twierdzili, jaka to świetlana przyszłość nas czeka, mówię ci sami z pełną odpowiedzialnością, bo sprawdzałem nazwiska, zaczęli pisać artykuły klęska WAP-a, spektakularna klapa, w ogóle się nie udało, w ogóle wszystko jest do dupy, po prostu nic w ogóle nie, teraz trzeba się zastanowić, wyciągnąć wnioski, czemuż taka spektakularna klęska, ci sami ludzie, naprawdę. I tak jak był taki wielki szał na WAP-a, to pamiętam, że 2 lata później na słowo WAP to wszyscy tak, nie damy na to pieniędzy, bo już żeśmy 2 lata temu utopili w tym grubą kasę, tak? I wtedy, kiedy mówisz, kiedy to faktycznie technologia dojrzała do tego, że mogła być użyteczna, bo i telefony były lepsze, i była transmisja pakietowa, zaczęły się pojawiać wyświetlacze kolorowe, zaczął się pojawiać ten WAP 2.0, to wtedy już wszyscy na słowo WAP mówili, że nie, dziękujemy, w ogóle na bambus, tak? Banany prostować. No i tak to wyglądało. A teraz jeszcze właśnie ta 4. rzecz, którą zrobili Japończycy, a nie zrobiliśmy my, powiedzmy, czyli tam Europejczycy, bo wtedy Stany były wtedy trochę daleko w tyle, jeżeli o to chodzi. Japończycy wprowadzili genialny pomysł. Genialny w swojej prostocie. Każdy twórca serwisu dla Docomo dostawał kawałek pieniędzy z rachunków, które płacą użytkownicy za to, że chodzą po jego serwisie. Ponieważ była od początku transmisja pakietowa, więc to się dało policzyć, ile bajtów po prostu poleciało. Który serwis wygenerował. Który serwis wygenerował i operator po prostu się zwyczajnie działkował. W związku z czym ci ludzie po prostu mieli motywację, żeby tamten content wrzucać. I dlatego się pojawiło w pierwszym roku kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy serwisów różnych i tam było wszystko. Tam były te różne, jak to Japończycy, anime, jakieś różne inne dziwne rzeczy. No generalnie to zaczęło oni żyć. Mieli faktycznie hop do przodu przed nami zdrowo, nawet jeżeli chodzi właśnie o content. Tak? To była zupełnie różna jakość. No bo wiesz, bo sobie po prostu brałeś, miałeś pomysł na jakąś stronkę, lepszy, gorszy, robiłeś tą stronkę, podpisywałeś umowę z operatorem. I zażarło. I cześć, jak zażarło, to sobie po prostu z tego zarabiałeś, tak? Mogłeś zatrudnić. Trochę taki mechanizm, jak teraz jest na przykład na YouTubie, tak? Masz pomysł na kanał, robisz, idzie albo nie idzie. No jak idzie, to masz pieniądze, jak nie idzie, no to nie idzie, tak? Natomiast w WAP-ie tym naszym, powiedzmy, europejskim w zasadzie się nie dopracowaliśmy nigdy takiego. Sposoby monetyzacji. Ja jeszcze pamiętam, jak myśmy w 2000 roku, słuchaj, jako jeden z pierwszych,
Tu się nie będę kłócił, czy pierwszy, czy jeden z pierwszych serwisów niezależnych. Jeździliśmy po operatorach i próbowaliśmy stukać, pukać i przekonywać różnych ludzi, że to jest dobry pomysł, że weźcie tak zróbcie. To będziecie i my zarobimy, i wy zarobicie, i pojawi się w ogóle rynek, i to zacznie ruszać. No i co? No i nic. I jajco, tak? I to jest ta czwarta przyczyna, dla której WAP po prostu zdechł, bo został przehajpowany totalnie. Na samym początku został spalony. Tak. Natomiast nie był w stanie z różnych powodów spełnić tych wygórowanych oczekiwań, częściowo technicznych, a częściowo po prostu marketingowych, W dużej mierze marketing, bo techniczne możliwości były, skoro Japończycy zrobili, tak? No, sorry. Także i to jest o tyle ważne, że słuchajcie, no, twórca strony internetowej nawet wtedy już miał jakieś możliwości zarabiania, a to na banerach, a to na jakiejś reklamie sponsorowanej, a to na czymś innym. Twórca WAP-owy w zasadzie nie miał, bo tam nie było, gdzie tego banera po prostu wetknąć. Jedynie co link mogłeś puścić, ale każdy tak podchodził jak do jeża. Sam wiem, nawet też próbowałem to sprzedawać jakoś i każdy, nie, WAP to nie. WAP, jak już było właśnie spalone, a WAP został spieprzony i zabity na samym początku i tyle, a później co zabiło, ostatecznie zabił czas, tak, i rozwój technologii. Pojawiły się smartfony i to już nie było w ogóle potrzebne i nikt nie czuł interesu. Nawet przed smartfonami przecież featurefony te późniejsze, to one co prawda WAP 2.0 obsługiwały, ale się okazywało, że one już miały całkiem sprawnie działające przeglądarki. Dokładnie. WWO. Już miałeś zwykły internet w telefonie, jeżeli telefon miał już jakiś kawałek wyświetlacza, no to po co mam się męczyć ze stroną, która jest z różnych rzeczy okrojona, jak mam normalną, pełną stronę otwieram, tak jak teraz na telefonie otwierasz sobie stronkę, nie? No, tam jeszcze tak na koniec taka mocno, że tak powiem, niszowa i specjalistyczna rzecz w designie WAP-a, która zabiła WAP, jeżeli chodzi o zastosowania bankowe. Tam był zastosowany taki sprytny patent, który miał sens w 90-tych latach, kiedy to miało latać po SMS-ach, natomiast zupełnie nie miał sensu później, czyli WAP Gateway. Chodziło o coś takiego, że część roboty przy obróbce strony spełniał serwer, który stał u operatora. Przypuśćmy, u operatora. I telefon dostawał już tak wstępnie przetworzone informacje po prostu, żeby mieć mniej roboty. Skutkowało to czymś takim, że jeżeli się wchodziło na stronę, która była z SSL-em, czyli ze skudeczką zaszyfrowana, to odbywało się to w ten sposób, że transmisja pomiędzy stroną, na przykład banku, a WAP Gatewayem była szyfrowana. A dalej? Następnie Gateway to sobie musiał rozszyfrować, bo musiał, żeby to przetworzyć w sposób strawny dla telefonu, po czym to szyfrował troszeczkę w inny, uproszczony sposób i wysyłał do telefonu. W związku z czym właściciel WAP Gatewaya w zasadzie widział tą informację, że tak powiem, w sposób niezaszyfrowany, w sposób czysty. I to też pamiętam, jak byłem na rozmowie z jednym czy z drugim bankiem, to był problem dla ludzi w bankach, że oni nie chcieli coś takiego. Czemuś mnie to nie dziwi. No, bardzo słusznie, wydaje mi się, bo no, w tym momencie zadbali oni o bezpieczeństwo klientów, a sama technologia po prostu się do tego nie nadawała. No to kolejny kamyczek, który spowodował, bo wiesz, pomimo tych wszystkich innych rzeczy, gdyby sektor bankowy wtedy w to mocno wszedł, to może by to zażarło. No tak, może by ruszyło, no. Może by ruszył, chociaż diabli wiedzą, jakby było, no bo prędzej czy później i tak by weszły smartfony. Nie, no to oczywiście. 2010 i świat się zmienił, tak? Oczywiście, no smartfony rozwiązały problem interfejsu, bo po prostu, znaczy nie tyle nawet smartfony, co ekran dotykowy, bo dokładnie. Wcześniejsze te wszystkie telefony internetem miały problem z nawigacją. Producenci kombinowali, tak jak chociażby w przypadku tej kultowej Nokii, która tutaj nam się co jakiś czas w tle pojawia, roleczki. No fajnie, ale to z mojego doświadczenia pamiętam, że bywało zawodne, po jakimś czasie się zużywało, psuło, szczególnie jak ktoś był intensywnym użyszkodnikiem takiego telefonu. Guziczki średnio wygodnie, a dotyk paluchem przesuwamy i jedzie. Tak, poza tym wiesz, no ekran dotykowy pozwolił ci wykorzystanie całej powierzchni telefonu, dokładnie, a nie tam powiedzmy połowy, tak? Bo odpada ci klawiatura i te jeszcze kółeczka i roleczki. Sam rozmiar, sama rozdzielczość, nawet jakość tego obrazu, no bo pamiętamy, że nawet te kolorofony, które wtedy były już z kolorowymi ekranikami, no to te ekraniki ile miały tam
300 na 400 pikseli max, to były już no, naprawdę sztosowe urządzenia, przeważnie tam było 100 parę na 100 parę pikseli, więc ten obraz no niby był kolorowy, niby była grafika, ale to było takie... Znaczy no podsumowując, internet mobilny zaczął mieć sens w momencie, kiedy pojawiły się urządzenia, które są to w stanie uciągnąć. Dokładnie. I to zarówno na poziomie mocy procesora, jak i po prostu interfejsu, czyli właśnie wyświetlacza dotykowego. Może zrobimy taką serię pod tytułem jak się rodziły smartfony, zaczynając od pierwszych walizkowych komputerów. Pomysł na kolejny odcinek. Bo nawet mam co pokazać, żeby było ciekawie z takich prawdziwych. O, to śledźcie kanał, a zobaczycie. I słuchaj, to tam widać wyraźnie, że pierwszym przełomem było w ogóle pojawienie się wyświetlacza LCD, bo pierwszym blokerem to były kineskopy. A potem właśnie jakim problemem wielkim było zrobienie interfejsu w małym urządzeniu. I widać po prostu tą walkę producentów z tym, jak tu pogodzić małe rozmiary i jakiś sensowny interfejs, tak? No bo jeżeli musimy zmieścić klawiaturę, myszkę, czy tam jakiegoś trackbola, wyświetlacz i to wszystko ma być małe, najlepiej takie, żeby się do kieszeni mieściło, no to jest problem, nie? Także przygotujemy dla Was jeszcze inne ciekawe opowieści z czasów prawie że prehistorycznych, także bądźcie z nami i oglądajcie nas. Cześć. Do zobaczonka.